dobry. Witam ponownie na moim kanale. Chciałam Państwu dzisiaj pokazać, jak się robi angielskie śniadanie w Polsce, powiedzmy. Często przy sobocie, albo jak jest jakieś wolne, to mąż życzy sobie właśnie takie śniadanko. Ponieważ kiedyś byliśmy w Londynie, mieliśmy okazję zjeść takie śniadanie, a więc pokażę Państwu chętnie, jak takie śniadanie wygląda dla tych, którzy nie jedli. A że miałam te ziemniaczki od wczoraj ugotowane, robię z tego kartofelki smażone. I tak, mam tutaj taką fasolkę. To można dostać w puszce, w takich pomidorach. Tutaj jest kiełbaska, można mieć na przykład jakieś kiełbaski z cielęcinki dla dzieci na przykład, czy dla kogoś, kto nie lubi takiej wieczowej kiełbasek. Zresztą mamy bardzo duży wybór kiełbas. Nawet zawsze chcę to pasować pod wawelską, czy jakąś podlaską, czy toruńską. Są na pewno dobre jakieś kiełbaski. I tak, mamy teraz kartofle. Kartofle zawsze do, czy do sałatki, czy jak gotuję łupinka, to te kartofelki zawsze solę już podczas gotowania. Ja daję trochę papryki słodkiej, troszkę soli jeszcze nawet teraz przy smażeniu, żeby one dobrze smakowały. Tutaj jest to ta kartofelka i ona jest lekko przyprawiona. Jeżeli Państwo kupicie tylko samą białą, bez sosu pomidorowego, to możecie dodać jakiegoś takiego ketchupu, salsa, czy jakiegoś innego, co lubicie. I też jest fajnie. Tu mam bekon usmażony już. I teraz ziemniaczki są już prawie gotowe. Mniejsze troszeczkę. Tu mam bekon, a więc przechodzimy do smażenia jajek. Ja już sobie tutaj zbiłam, żeby bez skóry, żeby jakaś nie skóra, tylko łupinka, jajka, żeby nie weszło. Też solę. Troszeczkę pieprzu. Może być troszkę papryki słodkiej. Jak to lubi. I jajko sadzone, oczywiście też jak ktoś lubi, czy na miękko, czy ścięte lekko, czy na twardo. Ja wolę na twardo, a więc dla męża ściągnę wcześniej, a dla siebie przytrzymam troszeczkę, żeby się jajeczko dosmażyło. Jeżeli Państwo nie macie patelni tak dużo, to proszę robić w garnku jakimś takim metalowym. Ziemniaki nie mogą być mocno smażone, spieczone, ponieważ są pierwsze niezdrowe i też nie smakują, jak są spalone. Tutaj ja się starałam już jajeczko obrócić. To niech będzie na przykład dla mnie. Odłożę na bok. Podzielimy się również kroczkiem. Powiedzmy, że tak. I tak to wygląda. Teraz założymy talerz i wszystko. Można jeszcze dołożyć bagietki, kawałeczek, jak ktoś lubi. Wciągamy na talerz jajeczka z boczkiem oczywiście. Wyłączę kuchenkę. Do tego daję ziemniaczki. I naprawdę to śniadanie jest tak pyszne i tak długo trzyma, naprawdę, że spokojnie może służyć jako drugie danie. Jak się nie chce gotować coś na szybko, czy na przykład jak się goście coś trafią, to też takie śniadanie można zaserwować. A więc na przykład jedna kiełbaska do tego, tutaj i już gotowe. Proszę bardzo, tak wygląda angielskie śniadanie w Polsce. Dziękuję bardzo za uwagę.
i zapraszam do następnego filmiku.